Wielki sukces mieszkańców Katowic. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że uchwała w sprawie tzw. Lex Developer na Burowcu jest niezgodna z prawem. Przypomnijmy, władze miasta i radni rządzący do niedawna Katowicami koalicji za wszelką cenę chcieli umożliwić prywatnemu inwestorowi zabudowę byłego terenu kolejowego. Miało się to odbyć wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Łukasz Kądziołka. Na ten moment czekało wiele osób. Stwierdzę, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z prawem. Chodzi o uchwałę w sprawie inwestycji Lex Developer na terenie katowickiej dzielnicy Burowiec. Taką wizję przedstawił miastu inwestor. Pomysł budowy 96 mieszkań w jednorodzinnych budynkach na terenie po linii kolejowej wywołał duży sprzeciw. Protesty nic nie dały. Sama uchwała została przegłosowana w kontrowersyjnych okolicznościach. Sesję zwołano pod nieobecność dwójki opozycyjnych radnych. Dzisiaj, ponad rok po głosowaniu w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd nie miał wątpliwości, że urzędnicy nie dopełnili swoich obowiązków. Podjęcie zaskarżonej uchwały bez wcześniejszej analizy zapotrzebowania mieszkaniowego na terenie gminy Katowice, bez wzięcia pod uwagę rzeczywistych potrzeb mieszkańców, bez analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy, kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także z pominięciem jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia uchwały. Sąd przychylił się do zarzutów, jakie znalazły się w skardze mieszkańców. Ci wskazywali, że potencjalna droga do szkoły dzieci z planowanego osiedla prowadzi przez tereny prywatne i przemysłowe, a nawet przez dwumetrowy mur. Po orzeczeniu sądu apelują do prezydenta i inwestora. Macie prawo złożyć skargę kasacyjną, złóżcie ją. Natomiast nie używajcie prawa administracyjnego do tego, aby na przykład próbować kontynuować proces inwestycyjny w postaci pozwolenia na budowę. Bo uznanie uchwały za niezgodną z prawem to nie to samo, co jej unieważnienie. Czas na to drugie już minął. Sąd z uznaniem odniósł się do staranności, z jaką strona społeczna przygotowała skargę i zwracał uwagę, że uzasadnienie uchwały Rady Miasta było bardzo mało szczegółowe. Z całym szacunkiem, nie chciałbym tutaj urazić, ale biorąc pod uwagę taką zwykłą analizę merytoryczną, no duża dysproporcja. Miasto na razie lakonicznie komentuje decyzję sądu. Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku. Służby prawne muszą przeanalizować to uzasadnienie i w zależności od tej analizy będą podejmowane ewentualne dalsze kroki w tej sprawie. Sprawie, która zamknięta nie jest, bo trzeba czekać na uprawomocnienie się wyroku. Inwestor, spółka należąca do grupy Pietrzak, może się od niego odwołać. Niezależnie od tego Velostrada Katowice-Sosnowiec, która miała powstać w miejscu planowanego osiedla, na razie i tak nie może zostać wybudowana w optymalnym śladzie. W dalszym ciągu jest to teren prywatny.